cię znaleźć. Wielu chciałoby ci obić twarz. Skurwę szyję! Teraz składa się, że padło na mnie. Teraz ujrzysz własny strach. Ujrzysz własny strach. Hej, witam was, ja jestem Korkiem, a to jest gra Resident Evil 7 Biohazard w ramach serii Horror w piątkowy wieczorek. Dobra, co ja tutaj mam? Tyle mam. Tak, teraz już mogę odebrać telefon. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know, I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? Nuh-uh-uh. That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner. It's for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be go, like that. Go, you want to have fun, don't you? Now, look blah, blah, blah. In the fridge. No, sznela. Dobra, pierwsze rzeczy, monety jakieś mam. Jeszcze może sobie kupię jakieś ulepszenie. Nie mam. Nie, nie mam. Czy mam jakąś amunicję jeszcze tutaj? Nie mam, także... No nic. Do lodówki. To do lodówki. Okej, czyli musimy iść teraz znowu do prosektorium. To nie jest dobrze, bo nie mam za bardzo amunicji. Ale coś wymyślę. Może coś się pojawiło. Nie sądzę, ale... W ogóle co tutaj jest? Nie miałem wytrycha. Szkoda. A tu chyba kojarzę, co mamy zrobić. Tu nie mam tych kart. Dobra, to nic, lecimy do prosektorium. Dobra, tutaj. Jeszcze na górze były te drzwi zamknięte. Wiem, że prosektorium jest na dole, ale to bez znaczenia teraz. Bo tu były drzwi zamknięte, które się... Ja chcę wiedzieć, jaki to jest klucz. Wąż. Nie mam klucza węża. Dobra, czyli tam pewnie znajdę właśnie klucz węża w prosektorium. O. Trochę się tu pozmieniało. Nie wydaje mi się, bym powinienem... Ła. Język plącza się. Nie wydaje mi się, że powinienem iść tą trasą, ale dobra. Mam mało amunicji, muszę uważać.
fuck, tu też nie mam tego. Zaraz, bo tam zeskoczę na dół. Ale nie, moment, bo gdzie było prosektorium? Szlak. Gdzie było... Czy prosektorium było w tej chatce na bagnach? Chyba tak. Chyba tam było właśnie prosektorium. Dobra, to już tutaj zeskoczymy na dół, sobie łatwiej przejdziemy. Zaraz, czy to na pewno tam było to prosektorium, kuźwa? Bo czego myśmy szukali w prosektorium? Przeszliśmy tu, tu może było. Nie wiem, szlak już nie pamiętam. To chyba tu. Albo nie. Tu był ten pokój, co przechodziliśmy. Tu jest pusto. Tu też nie mamy wytrychu. Czy wytrycha? Klucz wrony. Tak, teraz muszę tylko znaleźć ten pokój. Gdzie był ten pokój ze skrzynią? Bo tam widzimy już, że coś jest dobrego. Chyba granatnik, tak to wygląda. Tylko teraz muszę znaleźć, wziąć ze skrzyni klucz wrony i wtedy już będę miał to odblokowane. Dobrze. Trochę się będziemy dzisiaj szwendać. Ale chyba będzie dobrze. Tak, tam jest prosektorium. A tutaj mamy ten. O, i akurat bardzo fajnie. Klucz skorpiona, nie? Klucz wrony. I... tyle. Apteczki już nie potrzebuję. Tego też nie. Wszystkiego innego też nie. Dobra, idziemy, fajnie. Chciałbym też już większy ekwipunek, ale... nie da się. Ops, o, no super. To się popisałem. 6 pocisków, 1 wystrzelony. No brawo. Po kolei najpierw przeszukamy te pierdołki. Proch szczelniczy, to nic. Granat, nie dobrze mówiłem. Paliwo stałe. Naboje do szczelby. Pociski zapalające. Tutaj nic. Okej, co ja tutaj mam? Czy to mogę jakoś połączyć? Nie, musiałbym chemikalia mieć. Kurczę. Moment, B, przecież... Dobra, upuszczę to, trudno. Bo teraz będę mógł podnieść naboje do strzelby, przeładować strzelbę i będę miał pusty znowu ekwipunek. O, i do czego to są pociski? Do granatnika. Czyli właśnie, nie wiem, czy powinienem brać ten granatnik teraz, czy nie. Bo to zajmuje masę miejsca w ekwipunku. Nie biorę. Zostawię go zaraz w skrzyni. Moment, tędy przyszliśmy. Bo to by było już trochę takie marnotrawstwo miejsca. Choć z drugiej strony, jeśli gra daje ci granatnik, to możliwe, że trzeba będzie go użyć. Dobra, damy tutaj te pociski na pewno. To też tam przyniesiemy. Bo tego paliwa ogólnie mam dużo. Za dużo. Miotacz ognia też tak... jest skuteczny, ale tak pira z drzwi. Ale do niego mam dużo amunicji, to zostawię sobie. Nóż do rozwalania skrzynek, żeby nie strzelał jak głupi. Paliwo stałe. Mamy tu jakieś chemikalia? Teczka ziela, silne chemikalia. To nie, bo to dostanę tylko następne te. Dobra, na razie to przyniosę. Może to? Nie. To przenosimy. I akurat. I mam nadzieję, że damy radę na tym.
Dobra, schodzimy na dół. No i będzie dym. Ciemno, za ciemno. Coś będzie screamer. Ho. Słyszę jakieś ciapcianie. Moment, przyłączmy na pistolet. Co my to nie? Na miota, czy będę na miota, czy będę więcej ammo. Będą screamery. Jest ciemno. Nie, to nie tu. Fuck. Dobra. I muszę to otworzyć. Proch strzelniczy znowu. Miał być, że w prosektorium coś czeka. Jesteśmy w prosektorium, nic tu nie ma. Da fuck. Chyba, że tam dalej. Bo coś stukało w sumie. Workshop, to może tu. Z drugiej strony, tam się zaraz dostaniemy pewnie. Kurde. Jest tu cicho, za cicho. O kurwa mać, nienawidzę się. Och. Już wiemy, że to ona jest tam złą, nie? To oczywiste. Pewnie zaraz jeszcze będzie pokazywać dziewczynkę. Będzie jeszcze creepy. Tu będzie coś. Tam coś będzie. Wyskoczy na mnie i weźmie gdzieś, nie wiem. Poszło. No i super. Powinienem wykraftować sobie amunicję. I to chyba było głupie, że nie wziąłem granatnika, tylko miotacz. Bo miotacz był dobry na tamte muchy. Ale na to już jest trochę bezużyteczne. To jest zamknięte. Nie, to jest otwarte, ha, ja tam nie chcę iść. Ale idę dobrze, bo był przeciwnik. Kuźwa, gówno widzę, jest tak ciemno. Zejdźmy jak ludzie po schodach. No i co? No i gówno. No i klucz węża. Nie mam klucza węża. Gdzie mam iść? Na głowie było napisane, że czeka w prosektorium. No to super. Byliśmy w prosektorium i tam nic nie ma. Była babcia. Była babcia, to znaczy, że dobrze szedłem. Znaczy, że mam tutaj wyjść na ring. Super. Tylko co ja mam tutaj zrobić znowu? Nóg tego ojca chyba już nie ma. Nie ma, no to super. I co, no i gówno, no i nic. Może bym się teraz wrócić i coś tam będzie przy powrocie. Aha. No, wsadzaj. Już. Go. Sorry, buddy.
końcu. Kuźwa. Serio, to sobie zrobiłem z tym miotaczem po prostu. Tak przydatne, że nie wiem. Ile mam HP? Malutko. Chwilujemy się. Nie tutaj, tylko do drugiej strony. Wiem, gdzie są trzy drzwi, żeby je otworzyć wężem. Tu mam jeden nabój, to jest bez sensu. Screamer. Uwaga. Ha, nie ma screamera, dziwne. Prawdę mówiąc, jak nie gram w to Resident Evil, to mi się ono wydaje, że kompletnie nie jest straszne, ale to chyba nie tu. Ale kiedy już gram, to ma klimat. Ej no. No, zabiłem cię. Teraz bym musiał tej specjalnej amunicji używać. Ale idę dobrze, bo są przeciwnicy. Ty, a schody. Już wiemy, że miotacz się nie sprawdza. Dobra. Więc jemu już podziękujemy. Paliwo do niego. Też. I teraz tak. Chciałbym sobie zrobić amunicję. Suplementy. Środek rozcielający. No, oto zobaczymy. To się mi może przydać. I to zrobię z tymi suplementami chyba. O to chodzi. Jeszcze jeden środek rozcielający też weźmiemy. I te silne chemikalia. Tak, i to może być ok. Teraz kraftujemy. Połącz. Nie. Najpierw to z kombajn. Aha, nie, dobra, to nie chcę. Choć w sumie może. Ja tam dużo tych apteczek właśnie. To by nie byłby głupi pomysł, żebym dostał chemikalia za to. Proszczelniczy plus silne chemikalia. Po kolei, to paliwo stałe mogę przenieść. Też. Suplementy, to już wiemy, że nie działa. Moment, mogę to z czymś... Nie wiem, chyba nie chcę. I teraz bym przeniósł sobie... Aha, mam tutaj jedną apteczkę, czy nie? Czy więcej? Wydawało mi się, że więcej, że trzy chyba. Nie, trzy to mam ziela. Dobra. Wezmę ten granatnik, bo jeśli mi go dali, to znaczy, że się przyda. Tylko tak. To bym musiał dać tu. Ten środek rozdzielający bym skombajnował, ale nie z tym, tylko z tym zwykłą. Przenieśmy. O, świetnie. Teraz dzięki temu bym to skraftował.
Nie, nie pistoletową, sorry. Nie, nie, nie. Nie pamiętam, jak się robiło to drugie do shotguna. Ale to już bez znaczenia. Dobra, to już możemy przenieść. To sobie na pewności zostawię. Ale to damy sobie tu. I już bierzemy tylko ten granatnik. Ja i tu jeszcze pociski zapalające do niego. Dobra, też weźmiemy. I tyle. I teraz musimy to craftować. Czy nam wyszło do... Pistoletowa, kuźwa. Jak się robiło do shotguna? Nie robiło się do shotguna. Słabo. Dobra, trudno. Tyle. To sobie zmienimy amunicję na tą zwykłą i lecimy. Skopień, to właśnie. Zmieniła mu się łapa. Mogę je zabić, to chociaż tyle dobrze. Ale schodzi za dużo amunicji, to ja cię po prostu ominę. Oho, i zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi. O, dziękuję. A on chyba i takie otworzy. Ziele to zawsze coś. Ale teraz nieistotny, o, babcia jak zawsze. No gdzie co po prostu w zegarach. Moment. O, ammo, świetnie. Co mamy tu? Nic. Tu. Wytrych. Super. Ziele. O, 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 o. No i pięknie, jestem szczęśliwy. Granatnik chyba. Co to jest? Main house. Toaleta. Aha, dobra, to było pokazane ten, jak dojść do tego właśnie granatnika. Zdjęcie skarbu, że jest głowa na jakiejś klatce. To zaraz muszę wyrzucić szybko, bo mi tylko zabiera miejsce bez sensu. No, gdzie strzeliłbym cię najchętniej, by było po sprawie. Nie wiem, która jest godzina. Jest ciemno. Przyjechaliśmy, jak było jasno. Nie mam pojęcia. Trochę się szwendamy. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Muszę właśnie skoczyć i zobaczyć, jaka jest godzina na innym zegarze. Tutaj ten ziomuś. Znikł. Chuja nie znikł. O, teraz sobie tą zobaczymy ulepszoną. Pozdro. I teraz zegar. Gdzie był zegar? Tu był, jest jakiś jeden zegar, ale on chyba nie będzie miał tego wahadła, bo zabraliśmy. 10:13, 15. Spróbuję dać tą 10:15, ale nie sądzę, żeby to było tak. To by było za proste. Ale mogę dawać tak, tak? To chyba będzie to. Jakbym mógł tylko o pełną godzinę obracać, to już wtedy nie, ale jak tak, to tak. Świetnie. Tylko, moment, gdzie był ten drugi wąż? Chyba w tamtym domku, nie wiem, jestem pewien.
Dobra. Świetnie. Świetnie. Ciekawe, taka sztuka. Nie wiem. A, to jest teraz. Tu będzie warsztat, tak. Oho, oho, przepraszam, ja tu się nie wtrącam. Do widzenia. Mam nadzieję, że się nie zamknęło. To by było dość niefortunne. Kuźwa, chyba się zamknęło, no zamknęło. Chuj, ja, jeśli to nie jest przybite do ziemi łóżko, to bym po prostu to, nie wiem, się podparł jakoś i bym to przerzucił. Bo jeśli jest przybite i jest na przykład z metalu, to dupa, ale jeśli jest tylko zwykły drewniak postawiony, no to sorry. Nie chcę tędy przechodzić, lecę szybko. Będą screamery, o. Nie, źle pobiegłem. Nie, też źle pobiegłem. Tu. Szlak. Myślałem, że to tam. To teraz kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jestem. Moment, wybiegałem poprzednio stamtąd. Jedno już mamy, teraz muszę iść do tego drugiego. I tutaj muszę już złożyć na razie póki co to ziele, bo mi jest potrzebne tego tyle. I chemikalia. I to przede wszystkim. Dobra, myślę, że jeszcze zobaczymy w następnym odcinku. Dzięki za to, że oglądaliście. Hejos.